bardziej przyzwoicie i jeszcze bardziej ciekawie. Spotykamy się dość często i nigdy z ust pana Cymańskiego przekleństwa nie wychodzimy. Zresztą to jest w jego naturze. I zawsze jak wchodzimy do kawiarni, to pytamy, przynajmniej ja pytam, czy jest podsłuch, czy nie ma. On mówi, nie, przy tym stoliku nie ma. Także ogólnie jest bardzo sympatycznie, rozmawiamy na wszystkie tematy. I nie ma, no, ale i on jak... wie, że nie ma podsłuchu i mimo to nie klnie, to rzeczywiście... Nie, no ale panie Janusze, jak pan idzie na kawę z posłem, to powinien pan wiedzieć, że tam telefony, te sprawy, że to nie musi być przy stoliku, to podsłuch jest... Nie, no my mamy kawiarnię znaną, także wiemy, że tam naprawdę nie ma nic. Ja to zawsze mówię, pan chrześcijanin to wie, że zawsze jest na podsłuchu i dlatego się zachowuje przyzwoicie. Ale wracając, wracając do wiary w takim razie i jeśli chodzi o aborcję, to jest dodatkowy temat. To znaczy, ja naprawdę jestem przeciwko aborcji, natomiast w niektórych przypadkach mam wątpliwości, jak słucham pana Zembaczyńskiego. Niech pan, niech pan nie brnie, bo to nie było ładne. Mówię. Dalej nie mówię. Panie Januszu, ładnie pan zaczął, a brzydziej pan kończy. Ale jeszcze nie skończyłem. A dobrze, to proszę mówić. Proszę mówić, tylko już bez takich. Bez takich. Tak, oczywiście, że tak. Muszę powiedzieć, że również w spotkaniach z państwa prezesem też nigdy nie słyszałem przekleństw. No to z naszym prawda. Prezesem, to znaczy z kim? Z panem Jackiem Kurskim. Prezes jest tutaj, nie no, skłamałbym, nie, że jeden, no, bo jest akurat jest. Dwóch, ale dziękujemy, nie, ale to pan ma z kolei, bo panie Januszu, pan ma szerokie znajomości, zaczynamy się bać po jak prostu. Jak pan się nazywa, panie Januszu, bo proszę zaraz, się przedstawić. Zaraz będziemy musieli wstać po prostu z panem rozmawiając, że jak pan tylu to zna i prezesa i... Panie Januszu, ty to masz znajomości, napisał panu Twitter, panie Januszu. Tak, ale to są bardzo sympatyczni ludzie i to jest najważniejsze. No my nie niech mówimy, to będzie nie. Puentą naszej rozmowy, bardzo serdecznie dziękujemy. My niekoniecznie pokazujemy tylko sympatycznych ludzi, ale zawsze pokazujemy ludzi w jakiś sposób charakterystycznych. I teraz jeszcze jeden fragment wywiadu. Poczekaj, ale zanim ty zapowiesz i zanim my pokażemy, czy ty możesz powiedzieć, co jest za naszymi plecami i dlaczego cały czas jakaś obawiam gra? Się, że nasz kolega za szybą tak się znudził naszym gadaniem, że wrzucił sobie w Wolfensteina i nie zauważył, że on leci tutaj, możesz to wyłączyć, przepraszam, bo tam jakieś swastyki jakieś są na ścianach i wiesz, zaraz będziemy znowu w New York Timesie na pierwszej stronie z tym zdjęciem. No dobra, to zostawiamy grę, dziękuję przechodzimy bardzo. Do opozycji, opozycja jest. A opozycja jest.